terenem. Troszeczkę na temat Ukrainy, troszeczkę na temat... Ale bardzo łatwo rozstanie się z nim Zachód, no bo w końcu wicekanclerz Niemiec Sigmund Gabriel, jak podaje niemiecka agencja DPA, czyli minister także gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, opowiedział się właśnie w Dniu Rosji w Rosnowie nad Donem za dialogiem z Rosją i zniesieniem sankcji, bowiem niezbyt mądre jego zdaniem jest najpierw realizacja porozumień w Mińsku w 100%, a potem dopiero znoszenie sankcji. Te sankcje powinny być zniesione szybciej. W odpowiedzi rosyjski odpowiednik powiedział, no nie bez kozery, wszakże Siemens jest wielkim, największym inwestorem w Federacji Rosyjskiej, zatem przystąpmy do business as usual, do interesów jak zwykle, jak najszybciej się da. Oddamy my Zachód Ukrainę tak łatwo? Znaczy, to jest oczywiście wielkie pytanie. Znaczy, o to toczy się gra. Od kilku lat o to toczy się gra. Tutaj my jesteśmy Polacy, to jest naturalne, no mocno niezadowoleni ze stanowiska Niemiec w tych kwestiach, ale można to spojrzeć z drugiej strony, to znaczy jest wielkim z naszego punktu widzenia i ukraińskiego postępem sam fakt, że w ogóle, że w Niemczech takie rzeczy są kontrowersyjne, no, że o tym się toczy dyskusja, ponieważ jeżeli by spojrzeć, troszkę się cofnąć wstecz, nie jakoś bardzo daleko, ale no 10 lat, a nawet 5 lat, to jeżeli chodzi o politykę wschodnią w Niemczech, w tej klasie politycznej panował właściwie całkowity konsensus. Znaczy konsensus w takiej oto kwestii, że Rosja jest tym specjalnym partnerem Republiki Federalnej, z którym należy wszystko uzgadniać i z którego wrażliwością i interesami należy się w pierwszym rzędzie liczyć. To, że Niemcy w ogóle coś zgodziły się na te sankcje, że w ogóle cokolwiek robią w kwestii Ukrainy, to jest zmianą, pozytywną zmianą w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat. No, należy zwrócić uwagę, że istnieje tam, no, to wypowiedź, która tutaj była cytowana, jest wypowiedzią nie tylko ministra i nie tylko wicekanclerza, ale również lidera SPD, partii koalicyjnej, prawda? Tutaj istnieje pewnego rodzaju napięcie, pewnego rodzaju kontrowersja między urzędem kanclerskim, Angelą Merkel, a socjaldemokracją. Socjaldemokracja jest tutaj znacznie bardziej wychylona w stronę Rosji. I to oczywiście, no, to jest przedmiotem dyskusji w niemieckich kręgach politycznych. Ja uważam, że tak, że trzeba się będzie liczyć z tym, że jeśli Putin nie popełni jakichś grubych błędów, to nie tylko w niemieckich, ale w zachodnim establishmencie dążenie do złagodzenia w perspektywie realnego wycofania się z sankcji. Trochę, no taka jest prawda. Czekałam na ten telefon, nie wierzę. Wiedziałam, że to będę ja. No to jest, córka piekarza. Zabawkę za pół ceny! My Little Pony i Play-Doh też, a w weekend będą zabawy na Dzień Dziecka. Zdrowaś Maryjo. Także zabawy na Dzień Dziecka, proszę Państwa. Zapraszamy do modlenia. Do modlenia. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Zapraszam. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Serdeczny Bóg zapłać. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Boże ciało. Boże, serdeczny Bóg zapłać, modliła się Maria z mamą Antoniną z Ustronia Moskwy. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Przemienienie to zapowiedź Królestwa Bożego. Do Niego wchodzi się przez wiele ucisków, jak mówią dzieje apostolskie. Jezus, aby umocnić wiarę apostołów, ukazuje swoją boską chwałę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Musisz je wysłuchać. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, odeść, Pana. Błogosławionaś Ty między niewiastami i no błogosławiony owoc żywota. Będzie burza. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, Justyna z Mielca, pierwszy raz. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Komunia Święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na Chrzcie Świętym. Dla wzrostu i rozwoju życia chrześcijańskiego potrzebny jest nam pokarm eucharystyczny. Dziękuję Jezusowi za dar Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskaś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać, mówiła się Katarzyna Słowicza. Bóg zapłać z Panem Bogiem. W intencji Ojca Świętego Franciszka, we wszystkich Jego intencjach, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojem nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Jeńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli
na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jest 13. W Radiu Maria zapraszamy na serwis informacyjny. Nie ma żadnych zagrożeń o organizację szczytu NATO w Warszawie. Wszystko idzie zgodnie z planem, powiedział rzecznik MONU Bartłomiej Misiewicz. Przedstawiciele wojska, a także resortu obrony przedstawili stan prac przed przyjazdem do Polski sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Rzecznik resortu obrony poinformował, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał specjalny zespół, który zajmuje się przygotowaniem szczytu. Zwrócił także uwagę na współpracę rządu i prezydenta w tej sprawie. Udało się dzięki ministrowi obrony narodowej, dzięki wsparciu rządu, parlamentu i pana prezydenta wprowadzić specustawę, tak aby móc wyłonić poszczególne firmy, konsorcja, które ten szczyt mają przygotowywać. Oczywiście pod tutaj nadzorem i kwatery głównej, i Ministerstwa Obrony, i poszczególnych resortów i służb. To wszystko nie było przygotowane, nie mówiąc już oczywiście o zagwarantowaniu środków w budżecie. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń w organizacji szczytu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ciało Boże, radio TFM, odwracam Ci to bardziej, Baby Langstrom Ekstrem, nadaje Cię już kolejny dzień. Jak się modlić, to się modlić. By the way, zapraszamy Państwa do kanału Elf of Art 2000, proszę oglądać. Na chwilę obecną 26 delegacji państw słuchaj, partnerskich, wiadomości dnia obecnego, delegacje Unii Europejskiej, ONZ-u i Banku Światowego i oczywiście delegacja kwatery głównej NATO. Organizatorem lipcowego szczytu jest kwatera główna NATO. Polska występuje w roli państwa goszczącego. Szczyt sojuszu odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Powołanie rzecznika praw pasażera kolei oraz ułatwienia w polubownym rozwiązywaniu sporów konsumentów i przedsiębiorców zakłada ustawa, którą w najbliższych dniach zajmie się rząd. Nowe przepisy wprowadzają do Polski unijne rozwiązania dotyczące tanich i efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów. System ma się głównie opierać na istniejących instytucjach medialnych, m.in. sądach polubownych i mediatorach działających przy regulatorach rynku. Nowością jest instytucja rzecznika praw pasażera kolei odpowiedzialnego za postępowania dotyczące m.in. kwestii sprzedaży biletów oraz usług świadczonych przez przewoźników. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że rzecznik zajmie się problemami na kolei w szerokim znaczeniu. Ten rzecznik będzie miała co robić od, że tak powiem, podstawowych różnych spraw związanych z opóźnieniami pociągu, z roszczeniami. Liczę, że dużo szerzej spojrzy na problem, że powstające spółki wojewódzkie duże rozdrobnienie powoduje to, że połączenia kolejowe z mniej obleganych linii kolejowych znikają. Zwróci uwagę na konieczność przyspieszenia prac nad poprawą bezpieczeństwa ruchu kolejowego, o czasie pracy i tak dalej. Także liczę na to, że rzecznik nie ograniczy się tylko do wystąpień w tych podstawowych sprawach, ale również dużo szerzej na transport kolejowy, który musi mieć misję publiczną i musi spełniać ważną rolę w komunikacji dla ogółu społeczeństwa. Jest tutaj sporo do zrobienia. Wdrożenie nowej ustawy ma być podstawą do stworzenia w Polsce spójnego systemu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Obecnie w Unii Europejskiej trwa budowa platformy służącej temu celowi, zwana ODR. Elbląscy samorządowcy i parlamentarzyści chwalą decyzję rządu o przekopie Mierzei Wiślanej. Przeciwni inwestycji są mieszkańcy Prawicy Morskiej. Rząd podjął uchwałę w sprawie jego ustanowienia. Koszt programu oszacowany ma 880 milionów złotych. Do budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną od lat przekonywali samorządowcy Warmii i Mazur, w szczególności Elbląga, którego port ma w inwestycji zyskać.
Według samorządowców zyskać ma też cały subregion elbląski pod względem turystycznym, bo inwestycja będzie przyciągać turystów. Odnosząc się do protestów mieszkańców Krynicy Morskiej, poseł Krzysztof Zaręba, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, stwierdził, że w tej sytuacji najważniejszy jest interes Polski. Po pierwsze, jeśli chodzi o przekop Mierzei Wiślanej, jest to inwestycja strategiczna, podobnie jak budowa tunelu pod Świną, do Świnoujścia w zachodnim krańcu Polski. I to są te dwie inwestycje, które kluczowe, które Ministerstwo Gospodarki Morskiej pod kierownictwem ministra Gróbarczyka i rządu Beaty Szydło będzie realizowało. Dlatego też sama lokalizacja, tam dyskusja się toczyła od dłuższego czasu, w którym miejscu dokładnie ten przekop ma mieć miejsce, ale decyzja została podjęta, no i trudno, żeby wszyscy byli z niej zadowoleni. Jest to rzecz strategiczna, natomiast generowanie wszelkich protestów, no trzeba sobie zadać pytanie, komu to służy. Plany zakładają, że kanał łączący Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym będzie miał ponad kilometr długości i 5 metrów głębokości. Powstanie śluza o długości 200 metrów, dzięki której różnica w poziomach wód w Zalewie Wiślanym i w Bałtyku będzie wyrównywana. Według planów kanał umożliwi wpływanie do morskiego portu Elbląg jednostek o parametrach morskich, to jest zanurzeniu do 4 metrów, długości 100 metrów, szerokości 20 metrów. Szef egipskiego zespołu śledczego badającego katastrofę samolotu Egypt Air nad Morzem Śródziemnym poinformował o wykryciu sygnału z maszyny. Ayman al-Mokadem podkreślił, że w związku z tym zwężono obszar poszukiwań, podała agencja Associated Press. Obecnie służby przeszukują obszar o promieniu 5 kilometrów. Al-Mokamed podkreślił, że nie oznacza to jednak, iż udało się już odnaleźć czarne skrzynki maszyny. Poinformował także, że przechwycony sygnał pochodzi z jednego z urządzeń samolotu służącego do nadawania jednego położenia. Airbus lecący z Paryża do Kairu runął do Morza Śródziemnego tygodniu. Na pokładzie samolotu znajdowało się 66 osób, w tym 30 Egipcjan i 15 Francuzów. Wszyscy zginęli. No a jak mieli nie zginąć, jak to z góry leci? No nie są żadne. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 25 stopni na południu, nad samym morzem od 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, zmienny w czasie burz, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali. Były to informacje w Radiu Maryja. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Gdy świętym Janem Pawłem II medytacja nad Księgą Rodzaju w czasie wzrastania 27 maja w piątek o 21.30 zaprasza duszpasterstwo WSKSJ. Z powodu tej depresji umrze, ponieważ wydaje mi się, że bliscy, których kiedyś stracił, naprawdę żyją i tylko Alicja może udowodnić to, więc Alicja musi wyruszyć do siedziby czatu. Pana czata gra w tym filmie Sasha Baron Cohen i skraść urządzenie, dzięki któremu będzie mogła podróżować w czasie. Tylko nie do końca zdaję sobie sprawę, że jak ktoś zacznie podróżować do przeszłości, no to teraz będziemy mieć obok księgowca na proszę, pierdliwie czekać. Jeśli chodzi o samodzielność, takie efekty wizualne, tak pierwszą część, czyli tak po prostu miło i dobrze. Niby miło i dobrze, mam wrażenie, że jakby natężenie tego CGI, czyli efektów komputerowych, trochę boli tego oczy, zwłaszcza, że nie zawsze to, co mi to równie dobrze wygląda. W tym sensie, kiedy Alicja podróżuje na przykład w jakimś takim oceanie czasu, żeby dotrzeć do przeszłości, do nią czas dla mnie przez Koena. Niemalże widać tam zielone kolory, że to wszystko jest zrobione na Greenboxie. Widać, że Radio Polskie, 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 Polskie,
mikrofon tego filmu. No to mi strasznie bezduszne. Miałem ten sam problem, że się też w pierwszej części tego filmu właśnie te efekty komputerowe właśnie jakaś taka mechanizm, to jest wszystko stworzone przez komputer. Nie, mi się przynajmniej to ogląda jakoś zupełnie bez emocji. Czyli dużo więcej serca zauważyłbyś na przykład w teatrze telewizji pod tytułem Alicja po drugiej stronie. Możliwe, możliwe, że tak. No tutaj... Niezbyt przyjemną całość. No nie byłem panem pierwszej części, tylko druga. W końcu Belgrad, drogę na Węgry. A z drugiej strony on wraca z tej wyprawy i dwóch z jego trzech synów umiera. Bardzo młodych, bardzo właściwie małe dzieci. W związku z tym on ma tylko jednego syna. W związku z tym czuje, że powinien mieć więcej dzieci, bo dynastia może umrzeć. No i dostaje Roxolanę. Wydaje się, że dostaje ją od swojego ukochanego przyjaciela, wezyra, później Ibrahima Paszy. I ona mu rodzi bardzo szybko czterech synów. I to sprawia, że dynastia jest bezpieczna. Jego panowanie jest bezpieczne. I to także myślę, że decyzja, że on nie odprawił Roxolany, potem jak ona rodzi mu pierwszego syna, także była spowodowana tym, że no ona pokazała, że potrafi urodzić zdrowe dziecko i w związku z tym on z nią dłużej został, no bo dynastię trzeba było ratować. A potem przypuszczalnie po prostu stwierdził, że to jest dla niego nie odpowiednia partnerka, odpowiednia kobieta. To swoją drogą, tak myślę sobie o tym nieszczęsnym XVI wieku i o 2016 roku. 16-16. Także właśnie kobieta była narzędziem do podtrzymania dynastii, tak? To za jej pośrednictwem rodził się następca tronu, czy następcy tronu, także byłby zapas. I no pewnie jakaś tam miłość, relacje, tak, to jest ważne, ale najważniejsze jest to, że ona jest tym narzędziem do zapewnienia kontynuacji bezpieczeństwa państwa. I trochę dzisiaj też idziemy w tym kierunku, tak, te wszystkie programy zachęcające do rodzenia, rodźcie kobiety, bo... Będziemy mieli emerytury. To wy jesteście narzędziami, żebyśmy mogli sobie dożyć spokojnej starości. Aby nasza polska dynastia, aby nasze polskie państwo, aby nasze wartości mogły być bezpieczne przed zalewem czegoś, nie wiem, deszczu. Rozsyłanie części tak, innej krwi, tak? Ogólnie rzecz biorąc. Dobrze, powrócimy do Sulejmana Wspaniałego, Hürrem oraz Ibrahima Paszy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 11.20, już za kilka minut, w studiu dr Natalia Królikowska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, czyli wspaniałe stulecie w programie Owczark. To, co najlepsze w Tok FM. Radio Koncita. A to spotkanie z Piotrem naszych czasów to niebezpieczeństwo. Dbajmy wszyscy o prawdziwe bezpieczeństwo. Tak, o prawdziwe bezpieczeństwo dbajmy. Czas łaski.